Co mnie obchodzi mi pani kamienica? Wie pani co? Ja mam tutaj tyle roboty. Dziennie przychodzi tylu ludzi, że ja się tak wkuszam. Dobra, brawo. Brawo. Zabiję. Mogę nie wierzyć? Co zabijać? Boga w sercu nie masz? Dawaj do niego, nie? Jakby... Boga w sercu nie masz? Dobra, dawaj Krzysia. Marcelina, zejdź. Krzysiu, wejdź sobie ten. Siłą tej grupy jest to, że jest bardzo zróżnicowana. Można powiedzieć, tak tworzą to osoby rzeczywiście bezdomne. Drugą taką grupą są osoby, które są trzeźwe od na przykład 2-3 lat, przeszły terapię, przeszły ośrodek i są wolontariusze, osoby, które powiedzmy stoją na dwóch nogach, nie mają problemów z uzależnieniami, ale właśnie myślę, że każda z tych grup jest bardzo potrzebna, bez żadnej by się nie udało, także na pewno siłą Teatru Ubogich jest różnorodność. Całe przygotowanie do roli, samo granie roli, to jest jakby kolorowa plama na tej czarnej, brudnej rzeczywistości. To jest chwila szczęścia, chwila radości, chwila urwania się od tej wrednej, czarnej rzeczywistości. Robisz jak największy wdech i przekazujesz miotło. I ten, kto ma miotło, robi wdech. To jest to, co daje... Daj ci poczucie, że jeszcze jesteś człowiekiem. Był czas, że zarabiałem duże pieniądze. Umówmy się, że to było na pół legalnie, czy prawie nielegalnie. Przemycałem papierosy do Niemiec. Jeszcze w tych początkach przemian w Polsce, ludzie, którzy dostarczali mi papierosy, stwierdzili, że jestem świetny w tym, co robię, bo nie miałem przez te 2 lata nie miałem żadnej wpadki. I postanowili wkręcić mi prochy. No na to się nie zgodziłem. Powiedziałem twarde nie. Odeszli, ale 3 dni później wrócili. I odszczelili mnie. Tu dostałem, tu mi wyszło. Śledziona się rozleciała. Jakby lądowałem w szpitalu, to trzeba było za cały szpital zapłacić. No i praktycznie zostałem z gołym tyłkiem. Nie popłaciłem czynszu, nie popłaciłem mediów. No i dostałem eksmisję. Eksmisja w tamtych latach to była eksmisja na bruk. Jestem emerytem, a jestem bezdomny. Jestem osobą uzależnioną, z tym, że trzeźwą. Nie biorę, nie piję już od ponad 2 lat. Zdarzały się w moim życiu kradzieże, żeby mieć pieniądze na towar, no bo wiadomo, osoba uzależniona z czasem traci wszystko. Na pewno takim trudnym tym były moje ciągi narkotykowe. Gdyż no wtedy odwala ten, no i moim takim trudnym tym była próba samobójcza, nie? Drastyczna próba samobójcza, nie? Po bardzo długim ciągu ćpania i picia, no już byłem w takim stanie, że no chciałem ze sobą skończyć. To był taki punkt, w którym powiedziałem sobie, że nie, że ja tak żyć nie mogę i muszę to zmienić. Dalej kontynuuję terapię, no i zmieniam swoje poprzednie życie. Mieszkanie w 97 roku popłynęło sodrą. Ja było ta powódź stulecia. Ja akurat w tym momencie nie było w Wrocławskim, a tam gdzie mieszkałem. Że byłem tu w Katowicach. A tylko dostałem telefon, że nie mam mieszkania już. Jeszcze kasy na mnie dobiły. Niekiedy wygrywało się 12,5 tysiąca. I tak zaczęło mnie wciągać coraz bardziej. I w pewnym momencie powiedziałem, stop z kasynem. Muszę wyjść na prostą. Nauka teatru
pogłębia w człowieku możliwość nauczenia się czegoś więcej. Poznaje ludzkie słabości, psychikę ludzką. I dlatego mnie psychologia taka społeczna trochę interesuje i przy okazji teatr. Daliśmy ogłoszenie, w zasadzie z ogłoszenia nikt nie przyszedł, ale stali bywalcy jakby tego miejsca powoli zaczynali się w to włączać. Klub Wysoki Zamek to jest takie miejsce właśnie przyjazne osobom bezdomnym, uzależnionym, w kryzysie właśnie takim bezdomności. Postanowiliśmy zrobić spektakl, byli to bracia Karamazow według Dostojewskiego. Próbowaliśmy około pół roku i zakończyło się to spektaklem w Teatrze Śląskim. Później pojechaliśmy do Gdyni na Festiwal Teatrów Amatorskich. No i dostaliśmy nagrodę specjalną. Jestem cholernie ciekawy życia. Także to aktorstwo mnie w jakiś sposób mnie bawi, ciekawi, zawsze wiesz coś innego. Dobra, jedziemy. Koniec! Koniec! Stratowało! A ma klatkę wniecioną! Boże, robi! Patrujemy cię teraz, mój kochany. Seniu, córeczko, przebacz, proszę. Dobra, dzięki. Dzięki. Była jedna taka rola, którą taka można powiedzieć przeklęta, bo kto ją dostawał, to gdzieś tam później znikał, nie? I jakby tak w zasadzie do samego końca nie było wiadomo, kto to zagra. W końcu ja to musiałem zagrać, żeby się spektakl gdzieś tam nie załamał, żeby nie było tej luki w tym. Szczęście masz wszak! Szczególnie duże! Szczególnie duże! Lecz strzeż się lepiej! Lecz strzeż się lepiej! Strzelby człowieka! Strzelby człowieka! Jeszcze szczęk psa! Jeszcze szczęk psa! Było to przełamanie samego siebie, dlatego że ja się jąkam, mówię, co ma być, to będzie, no i... Da się to robić w szybkim tempie, ale najpierw róbcie powoli. My chcemy powtarzać ruch ręką, ale cały czas zostawać z kontaktem w oczy. Moje największe marzenie mieć rodzinę, normalną rodzinę. Kochającą się rodzinę. Tylko tyle. Mieć swój kawałek podłogi, koło obstawiony półkami, na których będą stały książki, głęboki fotel, taki klubowy głęboki fotel z podnóżkiem, lampa przy nim i ja z książką na tym fotelu. Słowa Krzysia dwa tygodnie temu powiedział, że właśnie, że wiesz, no Wojtek, ten teatr jest też po to, żeby pokazać, że bezdomni też potrafią. Rafał, damy ci sygnał i to wtedy wyjdziesz. A teraz zaczynamy nową rolę zbrodnia i kara. Ja gram starego policjanta przedwojennego. My mówimy, a wy to robicie, nie? Także to jest mega, 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 mega talent wasz i jakby wchodzenie w to, także dobrego tygodnia, widzimy się za tydzień. Do zobaczenia. Pa, pa. Dziękujemy.